Cześć, siemanko, z tej strony Kawson, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to poradnik, jak robić miniaturki jak ktoś, czyli tym razem jak Freeze mamy poradnik, więc no, witam was bardzo serdecznie na tym właśnie filmie. I moi drodzy, mam do was sprawę, piszcie w komentarzach, kogo mam robić jakby kolejne miniaturki. I oczywiście odsyłam was do Kamila Nalepy, tam na dole macie przypiętym komentarzu link do Kamila Nalepy też, bo on nagrał pierwszy na polskim YouTubie jak robić miniaturki jak Freeze. Ja was nagrywam, po prostu już dużo osób to nagrało, ale ja was odsyłam do Kamila, bo on to nagrał pierwszy i on zasługuje, żeby po prostu jeszcze czerpać z tego korzyści, bo on dał fajny pomysł dla innych, więc no, zrobił to jeszcze za darmo, pięknie, więc naprawdę super rzecz. I o Kamilu będzie bardzo fajna rzecz i też poradnik, mogę tak to nazwać. Ja was jeszcze zachęcam do zostawienia suba też na tym kanale, miło by było, i łapki w górę też się bardzo przydadzą. Plus, moi drodzy, zrobimy w tym filmie właśnie miniaturki, coś jak Freeze wspominał na kursie swoim, jak robić miniaturki. Bo było coś takiego i wspomina tam dokładnie, jak robić miniaturki, co najbardziej przyciąga. Więc po prostu zapraszam was do oglądania, wykonamy dwie miniaturki. No i sami ocenicie w praniu, czy to fajne, czy to nie fajne. Zobaczymy. Dobra, moi drodzy, więc przechodzimy sobie już do miniaturek Freeza. A więc przejdźmy najpierw do tego, co Freeze mówił w swoim poradniku. Czyli przejdźmy sobie tutaj ładnie na kanał Freeza i wam pokażę w skrócie, jak on bierze screeny do swoich miniaturek, jak ogólnie ekipa bierze. I jest to właśnie z tego kursu Freeza, tam tego ogólnie kursu. Więc wam teraz plus minus wyjaśnię, jak to wszystko działa i o co to z tym chodzi. A więc, moi drodzy widzowie, o co z tym chodzi? Wchodzimy sobie na jakiekolwiek wideo Freeza i jak patrzymy sobie na miniaturki, tutaj jest takie coś, tutaj jest takie coś, tutaj jest takie coś, takie jest takie coś. Naprawdę są naprawdę najróżniejsze tutaj rzeczy, tylko możemy zauważyć jedno. W każdym coś się dzieje, jakby tutaj jest wujek Łuki taki, jakby tutaj się wywala samo, tutaj jest wujek Łuki taki, jakby taka mina, taka może nie groźna, ale taka, co się dzieje, nie? Tutaj na przykład jest jakiś strzałka, tutaj jest wielka koparka, tutaj nie wiadomo co on robi, co się dzieje. Tutaj na przykład patecki, takie, co się stało, nie? I jakby miniaturki tutaj u Freeza są pod tym względem łatwe, że one głównie z tego, co też mówił Freeze, mają pokazać emocje. Mają miniaturki pokazać emocje. I jak na przykład wziąć taką miniaturkę? Weźmy na przykład tutaj sobie do Freeza, bierzemy sobie losowy moment filmu, dajemy na full ekran, klikamy print screen, mamy print screen i po prostu wchodzimy tutaj i wklejamy. Popróbowałem print screen, bo nie zawsze może print screen na przykład wyjść. Na przykład u siebie z wideo robimy, można zrobić print screena, no i go wkleić. Albo na przykład zrobić screena w Adobe Premiere Pro i też. I też Versoft to mówiła u siebie i Freeze, że na przykład czasem po filmie zostaje się tak na takie, nie wiem, 5 minut, żeby prowadzić jakieś takie, na przykład takie wow, takie 5 minut po prostu takich scenek, żeby po prostu się cieszą, jakie są emocje, żeby było do miniaturki, nie? Ja sobie wybrałem na przykład tutaj, moi drodzy, czekajcie tylko, które to było, to chyba było to albo to, czekajcie, bo mam tutaj dwie te. Mogę dać to, albo mogę dać to na przykład. Dajmy to, bo tutaj niby płaczę. Patrzcie na to. Nie, no nie, tego. Może mi to nie wyszło idealnie, bo oni mogą sobie zdjęcie zrobić albo jakieś dokładnie urywki z filmu. Ja tu mam z YouTube'a po prostu sprint screena, więc mam trochę mniejszą jakość. Powiększamy sobie, żeby tutaj było widać, że tu jest dokładnie patec. I co robimy? Oczywiście to jest mniejsza jakość, nie bijcie, ale no po prostu nie mam jak zrobić większej. Oni tu mają ze swoich kamer. Ja mam tak po prostu. Co tutaj można zrobić? Pateca możemy wyciąć, czyli standardowe wycinanko. I dobra, ja wyciąłem sobie tutaj już pateca, kopiuj wklej. Mamy pateca, chociaż to jest niedokładnie wycięte, ale o co chodzi? Jakby u nich na kamerze można sobie zrobić na przykład ostrość na tą osobę i w ogóle po prostu wszystko jest w fajnej jakości. Ja mam to w brzydkiej, więc nie mam jak tego zrobić. I na przykład można dać tutaj pateca po prostu jaśnie, że widać, że tu chodzi o pateca, czyli pateca dajemy troszkę jaśnie, albo tutaj na przykład przyciemniamy. Po prostu jakby pateca wyróżniamy, żeby był leciutko wyróżniony. Na przykład tutaj nie dajemy żadnego obrysu. Tutaj nie trzeba dać obrysu, tylko na przykład, żeby patec się wyróżniał na tle tego obrazka i tutaj już się lekko wyróżnia. No i co? Jest patec. I teraz na przykład rzecz, którą każdy z nas może zrobić, czyli wchodzimy, wpisujemy strzałka PNG, tak, grafika, bierzemy jakąkolwiek strzałkę, na przykład tą. Klikamy zapisz grafikę, zapisz i przenosimy ją do siebie. I jak Freeze mówił u siebie na poradniku, albo raczej na tym kursie po prostu, miniaturki najlepiej, które są po prostu najbardziej na YouTubie, tak jakby potrafi nas przykuć do siebie, jest kolor czerwony i żółty, więc dajemy na przykład tutaj kolor ładny taki czerwony, dajemy cień na przykład za tym. Oczywiście pamiętajcie też bawić się miniaturkami, nie musimy na przykład zgapiać jeden od Freeza, tylko na przykład się sami pobawić jakby swoim pomysłem. Tutaj można dać taki cień, coś takiego, dać po prostu większe to, odwracamy tutaj na przykład,
No i mamy miniaturkę. Widać, jest patec. Możemy na przykład tą strzałkę jeszcze dać odbić w poziomie, dać jakoś tak, coś takiego. I mamy. Co tu jeszcze na przykład można zrobić? To mnie trochę można tak przerobić, czekajcie. Że można na przykład, patrzcie, z tego tła możemy sobie szybciutko na przykład wyciąć Weronikę. Tym na przykład. Wycinamy sobie tą część ekranu, tyk. I co możemy na przykład zrobić? Tutaj Weronikę na przykład powiększamy. Coś takiego, że Weronika jest większa. Robimy sobie kolor biały, zaznaczam tutaj kolor biały. Tworzymy, moi drodzy, prostokącik taki. Zaznaczenie prostokątne. Tworzymy nową warstwę. Że to mam na nowej warstwie, tak? Tak, to jest nowa warstwa. Tworzymy sobie, no coś takiego, taki długi prostokącik. I tutaj klikamy G na klawiaturze, czyli jakby wypełnienie wiadrem wody. I mamy coś takiego. Mamy tutaj bardzo ładnie taki pasek, o to chodziło. Ten pasek sobie dajemy tak. I tu, gdzie mamy jakby to przecięcie między obrazami, dajemy go sobie, no tutaj po prostu. Tutaj dajemy go za postaciami. I możemy na przykład też zdać za nim cień. Tak. I teraz na przykład strzałkę dajemy tutaj. O. Tutaj dajemy strzałkę, albo jeszcze ją odwracamy i naprawdę bawimy się tym. I to naprawdę nie jest skomplikowane. Mnie trochę została zrobiona, u Freeza wyglądała no też podobnie, nie? Więc myślę, że to jest bardzo spoko. I teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie do drugiej miniaturki, która wyglądała o tak. Teraz wam się ładnie tutaj wyświetla. Wyglądała dokładnie tak, jak macie teraz to. Oczywiście jeszcze wracając tutaj, możemy to wszystko scalić i bawić się w Camera Raw, jak pokazywałem po prostu w poprzednich odcinkach, i tam się po prostu bawicie, dopełniacie jakieś swoje rzeczy i bawicie się tak naprawdę sami. Robicie to, co wam by się po prostu podobało. I druga miniaturka to była właśnie z tym gościem. No tutaj mam podobny moment, znalazłem po prostu z nagrania. Powiększamy sobie szybciutko nagrania. I co tutaj zrobić? Na przykład tu się lekko możemy w Camera Raw pobawić, na przykład na całym tym nagraniu. Oni oczywiście w kamerach mają piękną jakość 4K albo i lepiej. Ja mam po prostu swoją jakość z YouTube'a, niestety. Plus jeszcze to jest w rozmazaniu, bo tutaj gościu bignie, Krzychu bignie, więc niestety tak o wyszło. Ja tutaj sobie mogę to po prostu się pobawić, przejrzystości się pobawić. I mamy coś takiego, dobra. I jak zrobić na przykład takie kółko? Samemu, w Photoshopie, bo możemy to na przykład z jakiejś paczki wziąć, z czegokolwiek, ale możemy też zrobić to samemu. Bierzemy sobie zaznaczenie epileptyczne, bierzemy nową warstwę i zaznaczamy sobie, robimy sobie po prostu kółko. Robimy kółko i to kółko wypełniamy na przykład kolorem białym. I co wystarczy zrobić? Bierzemy sobie pokaż wszystkie efekty, bierzemy obrys. Obrys dajemy czerwony i na przykład dajemy sobie rozmiar troszkę większy, coś takiego. Dajemy sobie cień. Cień możemy leciutko na przykład zmniejszyć, dać na przykład rozpiętość większą i tak tym się można pobawić. I tutaj mamy wypełnienie, coś takiego jak wypełnienie. Zabieramy tu do zera i mamy coś takiego. To na przykład zmniejszamy trochę, aby było widać, że tu jest Krzychu, że tu chodzi o Krzycha. Na przykład teraz tym cieniem się można powiedzieć, czy na przykład cień jeszcze dajemy raczej tak i rozmiar dajemy większy, żeby tu było po prostu widać, że tu jest Krzychu. I tutaj pokazuje nam, że tu jest Krzychu i to jest najważniejsze w tym tutaj momencie. I do tego tą strzałkę można dać. Tylko czekajcie, żeby tutaj jakoś to tak zaznaczę, tak o. Albo na przykład na to, wiecie jak też można zrobić? Żeby na przykład u Freeza jest to inaczej troszkę zrobione, czekajcie. Tak i na to możemy dać jakby... To możemy sobie scalić, czyli możemy zrobić rasteryzuj styl warstwy. To sobie pomniejszamy jeszcze tak o, no coś takiego, żeby było znowu. I możemy dać na to jeszcze na przykład jeden obrys, czyli jeszcze raz dajemy sobie tyk, obrys dodatkowy. I na to dajemy po prostu czarny obrys. Na przykład tutaj dajemy nie wewnątrz, tylko na zewnątrz. I mamy takie bardziej jak u Freeza jest kółeczko. Coś takiego i mamy piękne kółeczko. Fajnie to wygląda, obrys ten możemy na przykład, ten możemy jeszcze troszkę zwiększyć, myślę. Zresztą on się już nie zwiększa, bo to kółko już stało niestety zrobione. Ale możemy na przykład ten czarny powiększyć i... Widać to? Widać, możemy zrobić coś takiego, ale też nie przesadzajmy, nie, żeby po prostu widać, o co chodzi. Widać, tu jest postać i do tego na przykład strzałka, ta sama, którą pobraliśmy wcześniej, bierzemy ją tylko teraz na przykład na kolor po prostu żółty, zmieniamy sobie kolor, tyk, żółty, cień, możemy dać też ten podobny, coś takiego i dajemy sobie na przykład tutaj cień, że jest na Krzycha, widać, że coś się dzieje, tu jest jakby coś ważnego, no ktoś sobie wchodzi, patrzy YouTube. O, coś tu się dzieje, coś, jakaś koparka, klika i jest. Tak jak Freeze mówił w poradniku, w kursie, takie po prostu to są najprostsze miniaturki, nie? To są najprostsze miniaturki, jakie można zrobić. Oczywiście możecie dodać jakiś swój napis, na przykład co się stało, co... Możecie dodawać swoją własną wenę, ale nie musicie, możecie zostawić tak. Po prostu jakby miniaturka to jest jakby część zwiastunu filmu. Czyli na przykład jak mamy wstęp w filmie, intro takie, to miniaturka to jest taki przedstęp, czyli wchodzimy na YouTube'a, patrzymy, widzimy, o, to jest ciekawe, kliknę w to i potem już zależy, jaki jest montaż, jaki jeszcze tytuł może być. To jest wszystko naprawdę od ciebie zależne, więc no tak naprawdę na tym polega cała ta zabawa z miniaturkami na YouTube. Po prostu ma się wyróżniać. Nie ma być jakaś super ultra może, ale ma się wyróżniać i to jest jakby najważniejsze. Więc ja wam dziękuję bardzo za oglądanie i piszcie, jakiego youtubera miniaturki mam zrobić w kolejnym odcinku, a ja... Dziękuję jeszcze raz naprawdę za oglądanie.
Siema.